You wanna touch my biceps? Chodzi tyle. Tu ma przygotowanego menu mało tonu. O nie, nie, nie. Miał przygotowanego, ale tak nie do końca. Jaką klawę polecasz na start? Działającą. CaseDrop.eu. Zrób najlepszy profit w sieci. Odbierz darmową skrzynkę z Superdropem. Ulepszaj swoje skiny, skorzystaj z dużego magazynu i wypłać skiny w kilka minut. Sprawdź nowe skrzynki oraz częste promocje. Użyj kodu z opisu, aby odebrać darmową skrzynkę na CaseDrop.eu. Kiedy zawalczę na Fame MMA, jak mi śruby do kręgosłupa przylepią i będę wiedział, że nic nie urwę, jak kimś będę rzucał. Po tę broń poszedł zawodnik CT, ale tu jest Snax. Nie! Nie! Co się dzieje teraz z Anonimo? Matko Boska, ratuj nasz zespół. Nie w ten sposób. Idę do ciebie. Ojoju! Jest dwóch w besie. Tak, poprawcie mi humor. Żyj papę więcej, Damian. Podlaski, kurde, kolego. Kierownica. No i Snax, który już pędzi, żeby łatać dziurę. Słyszał? Słyszał JKS-a, Snax! Piękny ten strzał. No i Blamef zostaje sam. No i teraz marzy o tym, żeby zachować snajperkę. Już jest Janusz! Ohoho! Janusz Snax pogorzelsz! Wygraliśmy 16-14. Poprowadził nas do zwycięstwo Menio. Teraz mapa de Vertigo to wybór Anonimo. I już w pierwszej rundzie run boost na bombsite. Killer! Ależ rozpoczynamy z grubej rury to spotkanie. Już z run boostem, już pierwszym fragiem. No nieprawdopodobne przez Snaxa. Ajaj, bolesne, bolesne te strzały. No, karabin jest. Janusz Eki 200. Wykorzystanie granatu perfekcyjne. Jeszcze baituje, będzie chciał zagrać Menio. Oj, chyba Menia wyrzuciło. Takie mam wrażenie, że chyba Menia wyrzuciła z serwera, bo... No, dobrze, że Menio tam nie spadł w ogóle, ale... Ale obawiam się, że to był timeout Menia. A tu jeszcze... No niesamowita ta powtórka. Najlepsza powtórka, jaką widziałem w życiu. To było niesamowite. Potrzebna ta, no, Vertigo. Mapa, na której Anonimo lubi grać. Tymczasem Rush, no z Rushem, po prostu. Na bombsite B ten błyskawicznie się przedostaje na pozycję. Snax odcięty, na szczęście Killer fraguje. I to jest moment dla Snaxa, żeby wrócił, ale Killer robi to fantastycznie. No w końcu mamy jakieś atuty. Na bombsite B jeszcze Snax, który przebił Smoke'a, żeby pomóc. No i na koniec Killer, proszę bardzo. Tak Anonimo ma grać w tym meczu, bez żadnych strat ta runda. Nawet trzeba. JKS 8 eliminacji, Config 17 najwięcej, także... Tu 9 fragów różnicy, ale to nie ma większego znaczenia, to tylko czyste statystyki, ciekawostka. O, tutaj się dostał Menio, jak ładnie to zrobili zawodnicy Anonimo. Flash na środek, Poison na ten jeden moment, na sekundę musiał się obrócić i w tym momencie wyszedł Menio na mida, przeskanowany Poison. Świetne wejście na bombset B, kiedy zginął snajper na galerii, od razu reakcja na to, co się dzieje. Pięknie Anonimo, ależ idealnie zagrali takiego kontaktowego Counter-Strike'a, doskonale to wymyślili. No i Menio, który pilnuje pleców i on spokojnie sobie poradzi. No tutaj Menio, CT blisko niego. No, Innocent z pestką. Jeden na jeden. Rush był niedaleko. Innocent znowu wraca. Ale to sprytnie robi Innocent. Popatrzmy. Jak oszukał Innocent. Tą zagrywką Rush teraz pędzi na bombsite, żeby się tutaj ustawić. A Innocent wchodzi sobie na pusty bombsite. No niesamowite, co wuja robi teraz. Nie ma tu Rusha. No nie ma. Rush za chwilę będzie bardzo zdziwiony tym, co się wydarzyło. A Innocent może sobie spokojnie plantować bombę. 10 sekund do końca. Rush? Ty, no zaraz. Co tu się wydarzyło? No, chyba zostałem oszukany. A Innocent teraz może plantować w spokoju paczkę. Tylko, że Rush już jest bardzo blisko i to jest ten problem. Bo Rush wyskakuje. No, idzie na heada! Innocent! Jakże niewiele brakowało! No szkoda! No szkoda, bo tutaj Innocent mógł być bohaterem narodowym po wygraniu takiej rundy. Czeka Kay. 20 sekund. Ale Kay też się nie rusza. Ja się obawiam. Co tu się wydarzyło? Nie no, Kay się rusza już teraz. Nie wiem. Sam nie wiem, co to była za runda. Jak to się stało, że Kay tak odpuścił? Jak to się stało, że Blamef w ogóle podłożył bombę? Nie wiem, co się wydarzyło. Nie mogę wcisnąć taba, żeby sprawdzić pingu, bo to clean feed.
Dziwne. To było dziwne zwycięstwo. Na szczęście się udało. Mynio, to jest ten moment. Ależ wyczuł. Świetny czas, żeby zaatakować. Tu jest odrespa poison i za chwilę, oj, słyszy Mynio. To jest ten czas, żeby zaatakować, żeby wejść na plecy. Widzi Mynio teraz tylko kogo najpierw. Mynio z jednym, Mynio będzie kolejny, Mynio! Tak jest, Mynio zrobił to idealnie. Wyczyścił bombset, a tu jeszcze konflikt, co prawda jest od konektora, ale Snacks trafia Blamewa, który był przy schodach. Mynio po raz kolejny, no brawo dla Ano Mynio. Super to zrobił prowadzący ekipy z Polski. Naprawdę rewelacyjnie się spisał. Jeszcze raz będzie mógł tutaj... O. Tarapaty. No nie. On ma smoke. Ale defusa brakuje u Rasha. To jest ten plus. On bez defa będzie chciał broić na raz. No niemożliwe. Na szczęście nie było tam defusa. Na szczęście nie było... Plecy, to z pewnością. No ale... Ale co tutaj zrobi Mynio? To jest pytanie. No i to jest ten dobry moment dla Blamewa, żeby zdobyć start. Mynio, jak on to zrobił, nie wiem. Jak on, ja naprawdę nie wiem, jak on był w stanie zdobyć fraga w takiej sytuacji. No dwa tygodnie temu Mynio by tego nie strzelił. Nie trafiłby tego, nie ma szans. A teraz Mynio po prostu tryb bestii sobie odpalił chyba. Mynio pik, chyba po prostu Mynio pik poszedł. Nikogo złapać, obity był Kylar. Okej, też teraz ucierpiał, ale frag na Mynio. I konflik po raz 30. Pierwszy. Po raz 31 konflik. No i widać, że on szuka tych eliminacji dalej. On już czuje taką krew. On już czuje taką moc. No gdyby teraz jeszcze Innocent trafił, byłoby 2-2. A tak to Snack zostaje sam. No konflik, zobaczmy, co on robi. Co? Jak on się czuje? Konflik. Co on wyprawia teraz? Ale mam nadzieję, że nie, ale jemu się nie udaje nic tutaj zrobić i niestety, chociaż Kay jeszcze w natarciu, Kay kolejny strzał celny i to jest jeden na jednego. Bomba, co prawda u Blamewa, on jeszcze może pokombinować. Drzwi zamknięte, to jest problem dla Blamewa, a Kay zdaje się, że chce pójść za rywalem. No, ciekawe, co wymyśli w takiej sytuacji Kay, ale Blamew już na bombsite dolny. Nie słyszę tego wszystkiego jeszcze Kay, chce poczekać, a Blamew na spokojnie, powolutku. A na pewno słyszał to wszystko, ok, przynajmniej na start, ale zdaje się, że już teraz Blamew będzie podkładał bombę. Gdzie jest defuse? Oto jest pytanie. No i teraz wie Blamew, że może spokojnie podejść, chociaż już Kay od krótkich drzwi ucieka. Blamew i wie dokładnie Kay, gdzie jest rywal, więc to jest ważne. O, ale pięknie Kay! Na zakończenie rundy pistoletowej Kay wklaczuje! Teraz ta koncentracja troszkę nam, mam wrażenie, uciekła. Stąd takie rzeczy. Tymczasem Kay w smoku. No teraz ważny będzie timing. Gdyby poleciał dobry flash, no może wtedy mógłby Kay wychylać. Teraz jednak wpuszcza zawodnika. Słyszał kolejny skok. Teraz wejdzie na plecy jednak Kay i zdobędzie tę eliminację. Kay po raz drugi. Fenomenalnie Kay i wie, że na Feniksie jest kolejny zawodnik. Ale za chwilę może być atakowany z dwóch stron, bo przecież od respatera mogą mu przyjść rywale. Kay jednak. Walka trwa. Przeskakiwał konflik, ale to się kończy dla niego fatalnie. Kay... Nie no, nie. Może inaczej, jak się kogoś bardzo kocha, to jest się w stanie wybaczyć różne rzeczy. Nie, to nie zdradę, kurwa. Zdrady nie, no nigdy. Są osoby, które zdradzą, nigdy, wybaczają. Nigdy, never. Nie chciałbym jeszcze zajebać. Kurwa, na jebać kopa na łeb. No. Bo ogólnie, ja jestem tego zdania, że jeśli ona zdradziła się z chłopem, to chłop nie jest niczemu winny, po prostu... Zdradziła się z chłopem? No, może mnie uleczyć. Zdradziła się z chłopem. No, ale chłop ten drugi nie jest niczemu winny. Po prostu trafił na kurwisko, które dało i tyle. Tak. Ja pikuję szeroko na środek. Patrzę do mnie, no ale... On sam bana zajmuje, bez żadnych granatów, to jest hit w ogóle. Oni się dziwią, że przegrywają. Dwa flesze, no. No, za Borg, za ten, za... Chcesz, co? Za tak stać, jak chcesz. Okay. Jeszcze raz po scout kiedyś. Parowy. Chodzę w boiler, ty na agresora. Możliwe, że rampa był, ale jadę. Rampę zabiłem. Dajcie Ace'a, proszę, do widza. Duże masz go, dobra. No dawaj. Cały czas szurzy. Będzie highlight dobry, czy nie będzie?